Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek 22 kwietnia. Sprawdźmy, co dziś w programie. Już po raz 23 odbywają się zabrzańskie targi edukacyjne. Nasze szkoły, nasi dyrektorzy, nasi pedagodzy przygotowali dla nas ciekawy materiał. W przyszłym tygodniu w Zabrzu ruszy punkt szczepień masowych. Tutaj na miejscu będzie odbywało się już samo szczepienie, gdzie Państwo otrzymacie swoją szczepionkę. Już po raz 23 odbywają się zabrzańskie targi edukacyjne. Ze względu na panującą sytuację, podobnie jak w zeszłym roku, szkoły ponadpodstawowe także i tym razem prezentują swoje oferty online. Targi edukacyjne w naszym mieście to już tradycja. Każdego roku wydarzenie skierowane do uczniów kończących szkołę podstawową odbywało się w hali zabrzańskiego MOSiR-u. Ze względu na panującą sytuację, szkoły ponadpodstawowe już po raz drugi prezentują swoją ofertę online. Nasze szkoły, nasi dyrektorzy, nasi pedagodzy przygotowali dla nas ciekawy materiał i wierzę, że nawet najbardziej wymagający uczeń, najbardziej wymagający rodzice znajdą coś dla swoich pociech. Cieszę się bardzo, że to już jest 23. edycja tych targów. 21 w formie stacjonarnej. Odwiedziło do tej pory ponad 50 tysięcy młodych ludzi. Bardzo jestem rad, że Państwo dyrektorzy szkół ponadpodstawowych tak bardzo fajnie przedstawiają swoją ofertę, żeby młodzi ludzie po prostu mogli dokonać właściwego wyboru. Mimo że tradycyjna forma targów nie mogła zostać zachowana, wszystkie szkoły wykazały się pomysłowością w przedstawieniu swoich ofert online. Widać, jak wielką pracę wykonały wszystkie szkoły ponadpodstawowe po to, aby właśnie zaprezentować swoje możliwości, swoją ofertę i żeby zachęcić uczniów, których w tym roku będzie o około 40 więcej niż w zeszłym roku, czyli 1433 abiturientów szkół podstawowych będzie pukało do Państwa drzwi. W tym roku pojawiły się następne niezwykle kreatywne pomysły i postaraliśmy się we wszystkich szkołach, żeby nasze filmiki były jeszcze ciekawsze. Co jest fascynujące w tym wszystkim, że nie robią tego tylko ludzie dorośli, nauczyciele, ale pod kierunkiem nauczycieli uczniowie przygotowują materiał o swojej szkole. Patronat honorowy nad targami tradycyjnie objęła prezydent miasta, dr Małgorzata Mańka-Szulik. W szkołach zabrzańskich możemy na pewno znaleźć doskonałe warunki i myślę, że dla każdego coś dobrego się znajdzie. Tak więc życzę wnikliwej analizy, życzę dobrego spotkania, mimo że trudnego spotkania online i wierzę, że następnym razem spotkamy się już jak zwykle na hali MOSiR-u. Niewątpliwą zaletą wydarzenia w formie online jest to, że niezdecydowani uczniowie będą mogli w każdej chwili wrócić do interesujących ich ofert. E-szkolne prezentacje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz kanale w serwisie YouTube. Jeżeli chcecie w najbliższym czasie zgłębiać tajniki współczesnego świata wśród wspaniałej młodzieży i pod kierunkiem życzliwych nauczycieli, zapraszamy do dwójki. O, jesteście już! Serdecznie zapraszamy! Witamy Was w Zabrzańskim Plastyku, jedynej plastycznej, artystycznej szkole w Zabrzu. Szkole, która jest inna niż wszystkie, daje zupełnie inne możliwości. Hej, z tej strony Oliwia Domagalska i właśnie przebywam na zgrupowaniu kadry narodowej w Szczyrku. Ukończyłam zespół szkół sportowych w Zabrzu. Witamy w Trójce, w szkole, do której przychodzi się dla cudownej atmosfery, świetnej relacji uczeń-nauczyciel i dla tych cudownych wydarzeń, które odbywają się przez cały rok. Także co Was tu czeka? Chodźcie! To już drugi rok z rzędu, kiedy zabrzeńskie targi edukacyjne mogą dotrzeć do uczniów właśnie za pośrednictwem Telewizji Zabrze. Dziś o godzinie 18:10 zapraszamy przed telewizory wszystkich zainteresowanych na premierę e-szkolnych prezentacji 2021. Od środy 28 kwietnia w Hali Pogoni ruszy punkt szczepień masowych.
Ma on usprawnić i przyspieszyć proces szczepień w Zabrzu. Sprawdziliśmy, jak będzie on funkcjonował. Znajdujemy się na ulicy Wolności 406 przy hali Pogoń. To właśnie w tym obiekcie znajduje się zabrzański punkt szczepień masowych. Hala Pogoń została wybrana nieprzypadkowo. Do znajdującego się niedaleko centrum miasta obiektu łatwo dojechać zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Znajduje się tu także duży parking. Wejście do zabrzańskiego punktu szczepień masowych mieści się na tyłach hali. Zobaczmy więc, jak do niego dojść oraz jak wygląda on wewnątrz. Znaleźliśmy się właśnie przy punkcie szczepień. Obecnie Państwo znajdujecie się w poczekalni, gdzie będziecie weryfikowani pod kątem ankiety, którą należy złożyć, czyli albo ją wydrukować ze strony internetowej i wypełnić, bądź na miejscu pobrać i w poszczególnych punktach wypełnić, następnie oddać w punkcie weryfikacyjnym, żeby przejść do następnego etapu, czyli do kwalifikacji do szczepienia. Kolejnym etapem jest kwalifikacja do szczepienia i tutaj na miejscu w poszczególnych kabinach będziecie Państwo weryfikowani przez lekarzy bądź pielęgniarki do szczepienia. Jeśli chodzi o boks, tutaj na miejscu będzie odbywał się pomiar ciśnienia, pomiar temperatury i wywiad przeprowadzony przed szczepieniem. Kolejnym elementem jest już samo szczepienie, czyli trafiamy do punktu szczepień. Czekamy na określony sygnał, zielona, czerwona lampka, to są tam, gdzie jest zielona, są wolne boksy i do tego boksu można wejść, gdzie będzie odbywało się samo szczepienie. Zapraszam, żeby zobaczyć punkt szczepień. Tutaj na miejscu będzie odbywało się już samo szczepienie, gdzie Państwo otrzymacie swoją szczepionkę, a następnie po zaszczepieniu udacie się do poczekalni. Kolejnym etapem szczepienia jest okres oczekiwania po szczepieniu i odbywać się to będzie w naszej poczekalni. Oczywiście przy tym stanowisku otrzymacie Państwo potwierdzenie dokonania zaszczepienia. I po odczekaniu określonego czasu tutaj w poczekalni będzie można udać się na parking przed halę Pogoń i pojechać do domu. Zabrzański punkt szczepień będzie czynny w godzinach od 8 do 18 i będzie można się do niego zapisać wszystkimi tradycyjnymi metodami już znanymi obecnie z zapisów do punktów szczepień, czyli bądź to przez infolinię 989, bądź przez stronę internetową pacjent.gov.pl, bądź dzwoniąc na infolinię tutaj punktu bezpośrednio właśnie zlokalizowanego na hali Pogoń. Gdyby nie pandemia, od rana słyszelibyśmy o akcjach sprzątania lasów, oczyszczenia rzek czy zbierania śmieci w miastach. Ten dzień ma zwrócić uwagę, że choć pod względem ekologii jesteśmy bardziej wyedukowani, to jeszcze długa droga przed nami. Mowa o przypadającym dziś Dniu Ziemi. Na antenie telewizji Zabrze od poniedziałku przekazywaliśmy fragmenty debaty ekologicznej zorganizowanej przez młodzież 4 Liceum Ogólnokształcącego i Miejski Ogród Botaniczny. Natomiast dziś po serwisie nadamy pełną relację z debaty ekologicznej Zobacz Płuca. Warto wspomnieć, że Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc.
Jak co czwartek zapraszam Państwa na przegląd lokalnej prasy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco, w przeciwieństwie do aury, która nam towarzyszy. I jak zwykle zapraszam na przegląd prasy, bardzo wiosenny, nawiązując jeszcze, z uporem maniaka to robię, ale tak podoba mi się ta strona, że pozwolę jeszcze raz ją Państwu zaprezentować. Nasze Zabrze samorządowe w wersji bardzo letniej, już nawet nie tylko wiosennej. W każdym razie ciepło bije, emanuje z tej okładki. A ja zachęcam do przeczytania moich ulubionych stron związanych z historią miasta. Jednym z symboli architektonicznych Zabrza jest stojący przy ulicy Wolności 305 były hostel Admiral's Palace. Zanim go wybudowano w latach 1924-28, w miejscu tym stała spora kamienica. No właśnie, kto był pierwszym właścicielem tej kamienicy? Jak potoczyły się jej losy? Kiedy została zburzona i dlaczego? Jak to wszystko wyglądało, jak się toczyło? O tym w części historycznej naszego Zabrza samorządowego. A teraz kilka ciekawostek, oczywiście z prasy. Oscary 2021. Czy się odbędą? No wiemy, że już tak, ale wiemy, że w cieniu pandemii, więc uroczystość będzie bardzo ograniczona. 93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbywa się w takich bardzo skromnych warunkach. Została przesunięta o 2 miesiące, to już wiemy, i ma być ograniczona do kameralnego grona gwiazd. O miano najlepszego filmu ubiegać się będzie 8 produkcji, to też już wiemy. Gala wręczenia złotych statuetek odbędzie się na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles. Z Dolby Theatre, gdzie od lat odbywało się wielkie święto kina, transmitowana będzie część artystyczna. No i miejmy nadzieję, że prasa zamieści jakieś reportaże. W telewizji też należy spodziewać się, że będą przynajmniej jakieś namiastki z tej gali wręczenia Oscarów. I wracamy do Zabrza, a tutaj znów o inwestycjach. Mimo pandemii udaje się wiele zdziałać, jak się okazuje. Pozyskana przez miasto Zabrze kwota ponad 3 milionów złotych pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów dwóch inwestycji. Jedna z nich już trwa, to budowa drogi i ścieżki rowerowej w tak zwanej małej strefie ekonomicznej na południe od ulicy Handlowej, połączona z budową ronda przy ulicy Pyskowickiej. Druga inwestycja, która niebawem się rozpocznie, to budowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Franciszkańskiej do Tatarkiewicza, również ze ścieżką rowerową, więc znów tutaj wypada nawiązać, że kiedy obostrzeń będzie już mniej, to wybierzemy się na taki spacer czy podróż rowerową. Chociaż już teraz można, zachowując oczywiście te obostrzenia, o których głośno. I na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka i jeszcze jedno pytanie. Jak będą wyglądały najbliższe imprezy organizowane, czy to z okazji komunii, czy wesela? Koniec miesiąca oznacza otwarcie sezonu właśnie na przyjęcie komunijne i weselne. Minister zdrowia nie odpowiedział na razie na pytanie, czy zostanie przywrócona możliwość organizacji takich wydarzeń. Zaznaczył jednak, że są one przedmiotem rozmów oraz że więcej faktów poznamy w nadchodzących dniach. Rządzący dyskutują także nad możliwością poluzowania obostrzeń dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, więc jest nadzieja, jest takie światełko w tunelu, ale bardzo niemrawo się na razie pali. Oczywiście bez względu na to, czy zostaniemy zaproszeni na przyjęcie, czy też nie, w dobrym tonie jest prezent jednak wręczyć. I to nie byle jaki, wszak to komunia wyjątkowa. Miłej prasy Państwu życzę, do zobaczenia. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.